Kolejny druk, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 11 z pomieszczeniami przynależącymi stanowiącym własność gminy Miejskiej Kraków, położony w budynku mieszkalnym przy ulicy Zwierkiej Wigury nr 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16 grudnia 2093 roku udziału wynoszącego 130 tysięcznej części nieruchomości gruntowej, w której położony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1290, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały o numerze 1290 dotyczy sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Żwirki i Wigury nr 27. Lokal mieszkalny oznaczony numerem 2 o powierzchni użytkowej 33 m 82 cm został wyszacowany przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 140 793 zł, to jest pod 4116 zł 74 grosze. Lokal przeznaczony jest do generalnego remontu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15.